Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Kępińskie kąpielisko już nigdy nie będzie otwarte. Władze miasta uznały, że lata świetności i otwartego basenu właśnie dobiegły końca. Przez ostatnie lata były spore problemy, aby basen można było oddać do użytku w okresie wakacyjnym. Nie jest tajemnicą, że nie przynosiło to praktycznie żadnych korzyści z punktu widzenia ekonomicznego. Kąpielisko było jednak jedną z nielicznych letnich atrakcji, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Władze miasta przygotowują alternatywę. Ma nią być ośrodek w Mikorzynie. O kępińskich kąpielówkach należy już zapomnieć. Nakłady na to miejsce są niewspółmiernie duże do wykonania, które musielibyśmy ponieść do efektu. Chcemy przygotować kąpielisko zastępcze w Mikorzynie. Ktoś by mógł zapytać, żeby powiedzieć, że do Mikorzyna będzie trzeba dojechać. Tak, będzie trzeba dojechać, ale też zakładamy taki wariant, że będziemy organizować zbiorowy transport, który by kursował na linii Kępno-Mikorzyn dla tych wszystkich, którzy by byli zainteresowani. Transport by był opłacany przez budżet gminy. Warto wspomnieć, że kępiński otwarty basen powstał w 1933 roku. Jak udało nam się dowiedzieć, spółka Projekt Kępno planuje budowę nowego, podobnego obiektu. Koncepcja już jest opracowana, jeszcze jej nie widziałem. Właśnie przywołuję tutaj moją rozmowę z panią prezes, którą odbyłem kilka dni temu. Spodziewam się w przyszłym tygodniu koncepcji, którą zaprezentujemy państwu, nowego obiektu, otwartego obiektu pływackiego dla mieszkańców miasta. Oczywiście mniejszego, inaczej wkomponowanego, inaczej położonego. Kiedy mogłoby być to zrealizowane? W jakich latach? Tak jak zawsze, wszystko jest kwestią środków finansowych. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.